Co się dzieje z polskimi skoczkami? Boże, jest źle, widać na pierwszy rzut oka. Adam Małysz wczoraj 25, dziś był 27. O pozostałych lepiej nie wspominać. Oprócz Małysza nikt nie zdobył w Trondheim punktów. Brakuje na tym śniegu trochę tych skoków, ale myślę, że trzeba być cierpliwym i powoli robić i dążyć cały czas do tego samego i myślę, że powinno iść w górę wszystkim. Ale co mają powiedzieć choćby Austriacy, którzy zamiast ciężkiego treningu wygrzewali się w Egipcie? Inne ekipy również nie trenowały na śniegu więcej niż polska kadra. Adam Małysz uważa, że problem leży gdzie indziej, w wyjściu z progu. No, odbicie to jest podstawa w tej dyscyplinie, także jeśli na progu się zapierniczy, po naszemu można powiedzieć, to później już można się męczyć tylko w powietrzu. Co zrobić, by było lepiej? Trzeba eliminować błędy. Trener polskiej kadry Łukasz Kruczek zmienia najbliższe plany reprezentacji. Zdecydowaliśmy się na taki krok, aby cofnąć się, aby krok do tyłu, zacząć od podstaw i nie będziemy brali udziału w zawodach Quadrilato. Odpuścimy ten start, pojedziemy trenować do Ramzał na taki jeden mikrocyk, aby pojawić się znowu na Pucharze Świata podczas zawodu w Engelbergu. Polscy skoczkowie nie będą mile wspominać weekendów w Trondheim. Więcej, i to dużo więcej powodów do zadowolenia, mają Austriak Gregor Schlierenzauer i Szwajcar Simon Amann. Schlierenzauer wygrał wczoraj i pobił rekord skoczni. Amann triumfował dzisiaj, wyrównując rekord rywala. Woli wyjaśnienia, najdłuższy skok na Granasen to 140 metrów. Przeanalizowałem swoje sobotnie skoki i pozostało mi tylko jedno – skupić się na dzisiejszych. Najważniejsze, żeby codziennie ciężko trenować, a jak coś nie wychodzi, to jak najszybciej należy to poprawić. Simon Amann odzyskał pozycję lidera Pucharu Świata. Drugie miejsce w niedzielnych zawodach zajął Finn Matti Hautamäki. Trzecie – wicelider Pucharu Świata Gregor Schlierenzauer. Gregor Schlierenzauer i Simon Amann zdominowali weekend w Trondheim, a my leczymy kaca. Decyzja o wycofaniu się z Pragelato wydaje się być słuszną, oby tylko w tym czasie nastąpiła transformacja polskich skoczków. Z Trondheim dla Sportowej Niedzieli Maciej Jabłoński.